Cześć wszystkim, nazywam się Jakub Kamiński, gram na lewym skrzydle, mam 20 lat i występuję z numerem 16. Hello everybody, my name is Jakub Kamiński, I have 20 years old, I play in the left wing and I play with number 16. Czemu wybrałem Wolfsburg? Jest to spokojne miasto, skoncentrowane na tym, żeby pracować. Myślę, że to jest odpowiednie słowo do tego, bo wszystko kręci się wokół fabryki w Wolfsburgu i tak jest Arbeit, Fußball und Leidenschaft, czyli praca, piłka i pasja. To są słowa, które naprawdę do mnie trafiają i w Wolfsburgu mocno zwraca się na nie uwagę. Także jest to, myślę, odpowiednie miejsce, żeby zrobić kolejny krok w mojej karierze i dawać jak najwięcej radości fanom. Preferuję ofensywny futbol, ofensywną piłkę. Tego zostałem nauczony w Akademii Lecha Poznań i myślę, że to chcę kontynuować też tutaj w Wolfsburgu, ponieważ mamy młody zespół i każdy chce grać też atrakcyjną piłkę. Także ja preferuję ofensywny styl gry, gram na lewym skrzydle, chcę strzelać bramki, chcę asystować. Chcę dawać radość kibicom, jak najwięcej wygrywać i dawać je wszystko, bo myślę, że warto dla takiego klubu jak Wolfsburg to robić. Na boisku występuję na lewym skrzydle, także jestem obdarowany dobrą szybkością i dynamiką w swoich działaniach. Potrafię dobrze uderzyć, dobrze dośrodkować, myślę, i chcę to pokazywać w meczach, bo to jest coś, co mi dobrze wychodzi, także ta szybkość, której nauczyłem się od dziecka na sali gimnastycznej poprzez moich rodziców daje mi bardzo dużo na boisku, dużą przewagę, dużą też zwinność, którą nabyłem za dziecka. Daje mi to, że jestem lepszy czasami od obrońców i potrafię z nimi przeciwko nim dobrze grać. Myślę, że komunikacja jest najważniejsza dla mnie na boisku, no bo jak jeden drugiemu pomaga, to też łatwiej się gra i wtedy drużyna jest bardziej spojona i lepiej występuje, także ta komunikacja jest dla mnie najważniejsza i oczywiście taka jedność na boisku, że jeden za drugiego pójdzie w ogień, jak to się mówi, także to jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że atmosfera, myślę, że w szatni piłkarskiej najważniejsza jest atmosfera, bo jak jest i ona, to potem na boisku też to czuć, że i sztab pójdzie za każdym zawodnikiem, jak i zawodnik pójdzie za każdym ze sztabu i to jest taka też jedność, o której przed chwilą mówiłem. Także myślę, że to jest najważniejsze w szatni piłkarskiej, żeby ta atmosfera była z każdym jak najlepsza. Myślę, że jestem spokojnym człowiekiem, który ceni sobie prywatność i ceni sobie ciszę na pewno. Także myślę, że Wolfsburg jest odpowiednie miasto dla mnie, bo jest tu bardzo dużo zieleni i potrafię tutaj żyć, chodzić na spacery, bo też to lubię, wyciszyć się, także jestem spokojnym gościem i myślę, że w szatni chłopaki też już to widzą, ale kiedy mam być odważny, to potrafię również tą odwagę pokazać. Moje hobby na pewno, jak ja to zawsze mówię, spanie i jedzenie dla mnie jest najważniejsze, te dwie czynności, ale oczywiście poza tym też lubię poczytać książkę, czy oglądać dobry film, a poza tym to oczywiście interesuję się tak naprawdę w większości sportami i oglądam. Myślę, że takim głównym celem na ten sezon moim jest osobistym dostawanie jak największej ilości minut i pokazanie swoich umiejętności, ale oczywiście wygrywanie, które jest bardzo ważne i daje siłę drużynie. Jesteśmy cały czas w Pucharze Niemiec i myślę, że cel na ten sezon to jest zajście jak najdalej, a może i wygranie tego pucharu, także warto powtórzyć wyczyn z 2015 roku, gdzie Wolfsburg wygrał ten puchar i myślę, że jesteśmy w stanie to w tym sezonie również zrobić.